Jest z nami prezes MKS-u Myszków Tadeusz Bartnik. Jesteśmy podczas meczu kontrolnego Raków Częstochowa MKS Myszków. Jak u Was przygotowania do tego nowego sezonu? Rozpoczęliśmy je w tym tygodniu, także jest to pierwszy nasz sparing i akurat trafiło, że od razu tak znakomita, znamienita drużyna i bardzo cenny dla nas sparing. Mamy możliwość też i zweryfikowania umiejętności kilku zawodników testowanych od razu w konfrontacji z przeciwnikiem, który wyznacza pewien poziom i pozwoli w dobry sposób skonfrontować umiejętności tych zawodników z rzeczywistością, która nas spotka za chwilę na boiskach czwartoligowych. Duże wzmocnienia planujecie na boisku, na placu gry? Oglądamy kilku zawodników testowanych. Nie myślimy tak naprawdę o wzmocnieniach, myślimy o tym, żeby zespół grał co najmniej i był co najmniej tak silny jak w tym sezonie. Musimy pamiętać, że kilku zawodników, którzy stanowili o sile drużyny, a byli młodzieżowcami, w tym roku już młodzieżowcami nie będą, a więc jest na pewno duże ciśnienie, żeby pozyskać zawodników, młodzieżowców o odpowiednim poziomie. I oczywiście tam, gdzie mamy informację, że zawodnicy z różnych względów nie będą z nami współpracować, również będziemy szukali podmiany niejako zawodników na dane pozycje. Natomiast o wzmocnieniach możemy mówić tylko wtedy, kiedy jesteśmy silni finansowo i te pieniądze pozwalałyby nam na zatrudnienie zawodników, którzy kosztowaliby więcej, ale dawaliby jej więcej jakości. Natomiast na ten moment absolutnie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, także szukamy wszystkiego, co jest ciekawe, co pozwoli nam na to, abyśmy mieli ciekawy zespół. Po krótkich pobytach w niższych ligach dźwignęliście się, można by powiedzieć, i od razu bardzo dobry sezon, bo taki można uznać chyba ubiegłoroczny, niedawno zakończony sezon. Czy apetyty są większe? Musimy pamiętać, że czwarta liga będzie najsilniejszą ligą w historii prawdopodobnie w tym roku. Spadły zespoły trzecioligowe w bardzo dużej ilości do naszej grupy. Także nie myślimy o tym, aby z naszym budżetem myśleć o czymś więcej, aniżeli walka o solidne miejsce w środku tabeli. Być może w zależności od tego, jak zespół zafunkcjonuje, jaka będzie chemia w tym zespole, będzie można liczyć na coś więcej. Tak było w tym roku. Tak naprawdę nie spodziewaliśmy się absolutnie takiego wyniku. Natomiast zespół tak zafunkcjonował i tak był zgrany, że wynik, który osiągnął, był absolutnie ponad naszą miarę, a musimy pamiętać, że niewiele nam brakowało do tego, abyśmy byli tak naprawdę drugą siłą, bo uważam, że realnie pokazując na boisku grę i poziom prezentowany, byliśmy bardzo bliscy tego, aby rywalizować nawet z drużyną Ruchu Radziąków, a dwukrotnie ogrywając drużynę, która była na trzecim miejscu, czyli Sarmację Będzin. Także ten poziom był prezentowany przez nas bardzo dobry i chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby co najmniej na takim poziomie tą drużynę mieć na ten sezon. Mam pytanie o plan przygotowań. Jak będzie wyglądać? Jedziecie także na kilkudniowe zgrupowanie? Dzięki uprzejmości naszych sponsorów i współpracy ze sponsorami mamy taką możliwość, bowiem w czwartej lidze pewno niewiele zespołów może sobie na to pozwolić. Natomiast staramy się maksymalizować profesjonalizm w naszym klubie. Wiadomo, że nie stać nas na ten profesjonalizm na najwyższym poziomie ze względów finansowych, natomiast tam, gdzie możemy, staramy się pewnymi dodatkami powodować to, aby zespół był przygotowany maksymalnie. I przewidujemy również oprócz meczów kontrolnych kilkudniowe zgrupowanie, które ma spowodować to, że gdzieś ten zespół będzie o jeden szczebel przygotowany lepiej i fizycznie, i pod względem taktycznym i zgrania, bo jeżeli wymienimy kilka elementów, to też musimy się liczyć z tym, że zespół musi się poznać i musi poznać filozofię gry trenera, a i trener musi poznać dobrze możliwości zawodników, tak żeby filozofię gry dostosować do potencjału, który będzie dysponował. Ja mam pytanie o jubileusz, bo za rok zdaje się obchodzicie okrągły jubileusz i czy jest już szykowane jakieś spotkanie? Czy z Ruchem Chorzów planujecie jakąś współpracę? Czy jest taka możliwa współpraca, o której dzisiaj mówi? Będziemy współpracowali z każdym, kto będzie na to chciał przystać. Jeżeli mógłby to być Ruch Chorzów, to był dla nas ogromny zaszczyt, ale musimy też patrzeć na to od strony Ruchu Chorzów, który musi mieć interes w tym, aby współpracować z klubami na danym poziomie. Ruch Chorzów ma w tej chwili drużynę drugą swoją na poziomie czwartoligowym, czyli na tym, na którym my jesteśmy, więc nie widzę specjalnie interesu Ruchu w tym momencie do tego, aby ta współpraca miała być szeroko zakrojona i poszerzyć tutaj jakieś swoje granice. Co do pierwszego pytania dotyczącego obchodów, planujemy spotkanie, które mogłoby być gdzieś wzbogacone obecnością właśnie 14-krotnego mistrza Polski, czyli Ruchu Chorzów, i to byłby dla nas ogromny zaszczyt, gdyby na 70. rocznicę powstania klubu takie spotkanie odbyło się w przyszłym roku. I co do planu obchodów tego 70-lecia, będziemy pewno o tym myśleli troszeczkę później, bowiem ten dzień codzienny i ta codzienność nas goni do tego, abyśmy myśleli tylko o sprawach bieżących, także na to jeszcze będziemy mieli
mieli, mam nadzieję, troszeczkę czasu. I jak to wygląda w Myszkowie, jeśli chodzi o pomoc z urzędu? Jest tych klubów trochę w Myszkowie, LZS Mrzygłód, Warta, Będusz, UKS Mosir Myszków. Jak na taką małą miejscowość jest ta liczba bardzo duża. Tak, to jest specyfika i nie wiem, czy znajdą się miasta w Polsce o takiej ilości mieszkańców i potencjale, które mają drużynę i na poziomie czwartoligowym, i na poziomie Ligi Okręgowej, bo tam w tej chwili będzie występował LZS Mrzygłód, a jeszcze drużynę Warty Nowa Wieś, która jest również dzielnicą Myszkowa, a która będzie miała drużynę w A-klasie. Także takiej sytuacji w historii myszkowskiej piłki nie było nigdy. Ona dla MKS-u nie jest korzystna absolutnie. Już sam podział pieniędzy z Urzędu Miasta na pewno w nas niesamowicie uderzy w tym roku, bowiem te drużyny, ze względu na to, że będą grały w wyższych klasach rozgrywkowych, otrzymają dotacje w większym zakresie i to spowoduje, że pomniejszy to ewentualny nasz przychód z racji pieniędzy otrzymanych z Urzędu Miasta. Także współpraca jest, ma określone ramy, jest przeznaczona określona pula pieniędzy do podziału i wszyscy muszą się zaspokoić z tej kwoty, która niestety nie jest rozciągliwa i która prawdopodobnie nie będzie podniesiona, co powoduje również w konsekwencji i na pewno duże problemy dla nas i już w tym sezonie, i w przyszłym sezonie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję bardzo.